Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <potassium> <pronunciation> papam Czas przygotowania Kościoła do Paschy, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 25 lutego 1998 roku. Liturgią środy popielcowej rozpoczynamy dzisiaj drogę wielkopostną, która doprowadzi nas do centralnego wydarzenia roku liturgicznego do paschalnego triduum męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przed podjęciem swojej działalności. Jezus spędził 40 dni na pustyni. Dla nas również rozpoczyna się dziś intensywny czas refleksji i modlitwy, który pozwoli nam przejść drogą wiodącą na Kalwarię, a potem doświadczyć radości zmartwychwstania. Inaugurację tego szczególnego okresu pokutnego stanowi symboliczny i znaczący gest posypanie popiołem. Przypomina nam on o kruchości życia ziemskiego. I uwydatnia konieczność wielkodusznej ascezy, z której rodzi się odważna decyzja pełnienia nie własnej woli, lecz woli Ojca Niebieskiego na wzór Jezusa. Posypanie głów popiołem odsłania również naszą kondycję stworzeń, całkowicie i w duchu wdzięczności, zależnych od Stwórcy. Poprzez zadziwiający akt miłości i miłosierdzia Bóg wydobył bowiem człowieka z prochu. Obdarzył go nieśmiertelną duszą i powołał do udziału w swym boskim życiu. To również Bóg w dniu ostatecznym sprawi, że człowiek powstanie z prochu i przemieni się jego śmiertelne ciało. Pełen pokory akt posypania głowy popiołem, któremu towarzyszy rozbrzmiewające w liturgii wezwanie: nawracajcie się i wierzcie Ewangelii, jest przeciwieństwem pełnego pychy gestu Adama i Ewy którzy przez swoje nieposłuszeństwo zniszczyli więź przyjaźni, która łączyła ich z Bogiem Stwórcą. Ten pierwotny dramat sprawia, że pomimo chrztu wszyscy jesteśmy narażeni na ryzyko, jakim jest uleganie często powracającej pokusie, która popycha człowieka do życia w pełnej arogancji, niezależności od Boga i w stałym konflikcie z bliźnim. Tak oto należy zatem pojmować sens i potrzebę Wielkiego Postu, który, wzywając do nawrócenia, dzięki modlitwie, pokucie i gestom braterskiej solidarności, pomaga nam odnowić lub pogłębić w wierze naszą przyjaźń z Jezusem, uwolnić się od iluzorycznych obietnic szczęścia ziemskiego i doświadczyć harmonii życia wewnętrznego w autentycznej miłości Chrystusa. Pragnę powtórzyć za świętym Leonem Wielkim słowa jednego z jego przemówień wielkopostnych. Cnotliwe dzieła nie istnieją bez doświadczenia pokusy. Nie ma wiary bez kontrastów, nie ma walki bez nieprzyjaciela, nie ma zwycięstwa bez walki. Nasze życie upływa pośród zasadzek i walk. Jeśli nie chcemy dać się oszukać, musimy czuwać. Jeśli chcemy zwyciężyć. Musimy walczyć. Drodzy bracia i siostry, przyjmijmy to zaproszenie. Wymaga ono surowej dyscypliny, zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie, które często charakteryzuje ucieczka od odpowiedzialności i praktyczny ateizm. W tej walce umacnia nas i wspiera Duch Święty. On to bowiem, jak zapewnia święty Paweł, przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić, tak jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Właśnie duchowi świętemu poświęcony jest obecny, drugi rok bezpośredniego przygotowania do wielkiego jubileuszu roku 2000. W liście apostolskim Tercio Millenio Adveniente napisałem: Ważnym celem będzie zatem ponowne odkrycie ducha, jako tego, który w toku dziejów buduje królestwo Boże. I przygotowuje jego ostateczne objawienie w Jezusie Chrystusie, działając ożywczo we wnętrzu człowieka i sprawiając, że w codziennym ludzkim doświadczeniu kiełkują już ziarna ostatecznego zbawienia, które nastąpi na końcu czasów. Pozwólmy się więc prowadzić Duchowi Świętemu w tym specjalnym okresie. Jest to ten sam duch, który wyprowadził Jezusa na pustynię Pokusy, by przygotować go do misji. A potem. Dodawał mu otuchy w godzinie próby, idąc z nim od ogrodu oliwnego aż na Golgotę. Duch Święty jest z nami dzięki łasce sakramentów. W sakramencie pojednania, drogą skruchy i wyznania win, prowadzi nas w miłosierne ramiona Ojca. Życzę z całego serca, by wielki post był dla każdego chrześcijanina okazją sprzyjającą podjęciu tej drogi nawrócenia, której zasadniczym i niezbędnym odniesieniem jest sakrament pokuty. Ten warunek trzeba spełnić, by głębiej przeżyć doświadczenie miłości Ojca. Niech na tej drodze wielkopostnej towarzyszy nam Maryja, która jest przykładem uległego przyjęcia Ducha Bożego. Zwracamy się dziś do niej w chwili, w której wraz z wierzącymi całego świata wkraczamy w przepojony surowością i pokutą klimat wielkiego postu. Chi sinceri, santi vice tu, no vento, tu a tre via volontà tua, sicuro in cielo, ed in terra, panelostru, guadagnano da noi bisogno e dimitano vice della vita nostra, ci i nostri vittimi, debitori per nostri, e te lo sinduca in tentazione, se libera lo